Oto zmodyfikowane BMW M340i. Przypomina trochę sznycla. Bo to nie jest ta bardzo tłusta, mięsna wersja M3. To jest taka wersja baby. Dodatkowo ma chrupiącą skórkę na powierzchni. Patrzcie. W tym filmie powiem wam o wyglądzie zewnętrznym i o zmianach, jakie poczyniło w tym aucie BMW. Omówię też wnętrze, zabiorę na przejażdżkę i oczywiście sprawdzę, jak szybkie jest to auto do setki. Biorąc pod uwagę dzisiejszą pogodę, napęd na cztery koła wraz z kontrolą trakcji naprawdę się przyda. Nazywam się Matt Watson, a to jest Car Wow. I jest zimno. Buy, sell, car, wow. Zacznijmy od omówienia silnika M340i, nie dlatego, że on jest w nim najważniejszy, chociaż jest, tylko dlatego, że zamarzają mi ręce i muszę je ogrzać. Zatem mamy tu 3-litrowe 6 cylindrów z turbo o mocy 374 koni i 500 Nm, napęd na 4 koła i 8-biegowa automatyczna skrzynia. Pogadajmy jeszcze chwilę o silniku. Tutaj widoczny napis M-Performance, a tu z kolei napis BMW. Tu wlewa się olej, w tym miejscu mamy logo BMW. Właściwie to jest zwykła osłona, która w sumie jest spoko, bo zapewnia równą powierzchnię, żeby ogrzać ręce. Ciekawe, czy uda mi się na nią wejść. Ogrzeje całe ciało. Jest zbyt zimno. BMW twierdzi, że ich samochód przyspieszy do setki w 4,4 sekundy, ale jaka jest rzeczywistość? Mam ze sobą mój sprzęt i zaraz się przekonamy. Nie wierzę, jak dobrze ruszył, biorąc pod uwagę warunki. Niesamowite. Jest zimno, ślisko, opony też są zimne. A do setki w 3,81. That's crazy! Wybaczcie łacinę. W M340i dostaliśmy ulepszone hamulce względem normalnej trójki. Z przodu mamy tarczę 348 mm z czterema tłoczkami, z tyłu 345 mm z pojedynczym zaciskiem. Ale jak bardzo są silne? Przeprowadzę test hamowania przy prędkości 100 km na godzinę. Zobaczymy, na jakim odcinku się zatrzymam. Warunki są złe. Ile zajęło? 38 metrów. Nie jest wspaniale, ale myślę, że to przez warunki. Liczyłem na jakieś 35, może 6. Ale jest chyba trochę za ślisko. BMW ulepszyło podwozie tego auta względem standardowej trójki. Dostajemy tu w standardzie amortyzatory adaptacyjne, inne sprężyny. Dodatkowo auto jest osadzone o 10 mm niżej niż normalna trójka. Mamy tu również sztywniejsze stabilizatory poprzeczne z przodu i z tyłu, które mogą sprawić, że auto mniej się kołysze. Jest tu układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu, który nie tylko ułatwia pokonywanie zakrętów, ale też ustawia się pod szybszą jazdę. Możecie modyfikować stopień skrętu przednich kół w zależności od ostrości zakrętu. Brzmi trochę chaotycznie, ale chodzi o to, że auto ma lepiej reagować. W końcu jest też mechanizm blokujący o ograniczonym poślizgu na tylnej osi, który przekaże moc do koła o najlepszej przytepności, by wspomóc je w czasie wychodzenia z zakrętu. Nie ma tego nawet w McLarenie. Dziwne, że mamy to w aucie rodzinnym. W każdym razie sprawdźmy, jak to wszystko wpływa na jazdę. Myślę, że generację temu to auto należałoby do klasy M. Świetnie się je prowadzi. Dobrze sobie radzi z nierównościami, ta droga jest dość nierówna i tak auto robi świetną robotę. Sterowanie jest precyzyjne. Napęd na cztery koła naprawdę się sprawdza. Większość mocy idzie na tył. Do przodu moc kierowana jest tylko wtedy, gdy potrzebna jest dodatkowa przyczepność. Auto się dobrze zbiera, a silnik jest cudowny. Moment obrotowy też naprawdę robi swoje. Wydaje mi się, że przy większych zakresach działa lepiej niż silnik w M3. Bardzo mi się podoba. Nadwozie dobrze sprawuje się na zakrętach. Zapewnia dużo pewności. To zaskakujące, biorąc pod uwagę warunki. Przyczepność jest doskonała. Czasem czuć, jak trochę się ślizga, ale da się nad tym zapanować gazem. Wszystko bardzo przewidywalne i bezpieczne, a jazda to czysta przyjemność. Szybkie zawracanie. Promień skrętu wynosi mniej niż 12 metrów. To całkiem nieźle. Powinno mi się udać. Jak tylko ten gość z Suzuki patrzy na mnie, jakbym był szalony. Po co zawracasz drogę? Oszalałeś? Czemu miałbyś to zawracać? To niedorzeczne. Tak czy owak, wracamy do tematu. Mamy tu 8-biegową skrzynię z przekładnią momentu obrotowego. Mimo braku podwójnego sprzęgła, biegi zmieniają się bardzo szybko. Słyszę, jak pracuje silnik, gdy zdejmuje nogę z gazu. I to jest spoko.
Są tu sztuczne dźwięki puszczane przez głośniki, żeby zapewnić bardziej sportowe odczucie. Można je ściszyć. Ale szkoda czasu. Poprawiają wrażenie z jazdy. Nie będę narzekał, jak zrobiłoby to wielu innych dziennikarzy. Zwłaszcza, gdy reszta elementów w tym aucie jest tak dobra. To jak jedzie na tej szybkiej drodze, muszę powiedzieć, że ulepszenia podwozia zdecydowanie wpływają na jazdę. Jest świetna. Aby upewnić się, że M340i będzie odstawać od normalnej trójki, BMW zapewniło mu bardziej agresywny przedni zderzak. W zasadzie to ulepszyli jego wygląd w porównaniu z poprzednią wersją. Wloty też wyglądają inaczej i są prawdziwe. Zilustruje to patykiem prawdy. Brak sztucznych elementów. M340i ma też inny efekt grilla. Dodatkowo dookoła mamy czerń dla bardziej mrocznego wyglądu, a do tego światła są tutaj cieńsze niż w pierwszej wersji. Przez to wygląda bardziej złowrogo, agresywnie. Przechodząc do boku, jest nowy wygląd aluminiowych felg, które same w sobie są wyjątkowe. Dostajemy tu 18 cali w standardzie i można je powiększyć do 19, czyli takich jak te. Bez żadnych dodatkowych kosztów. Większość ludzi pewnie to zrobi. Kolejną rzeczą są lusterka, w które można wsadzić dłoń. Jak w prawdziwej MC. Dziwne. Mamy też niebieski matowy lakier. Wygląda ładnie. Z tyłu M340i ma bardziej agresywny zderzak i raz jeszcze różni się względem pierwszej wersji. Jest tam dyfuzor, który jest w całości sztuczny, do niczego nie służy. Jest też wielki wydech i w środku dużo mniejsze, ale prawdziwe rury wydechowe. Co jest jak najbardziej na plus. M340i ma też spoiler i logo. Wszystkie te ulepszenia oczywiście kosztują. Ceny zaczynają się od jakichś 300 tysięcy złotych. Największe zmiany we wnętrzu względem wersji normalnej tyczą się ogromnych ekranów. Mamy tu najnowszy system infotainment, dodatkowo lekko przeprojektowane otwory wentylacyjne i nowy design tego do zmiany trybu jazdy. M340i ma też zmiany względem standardowej trójki, takie jak sportowa kierownica z logiem M. Jest też trzykolorowe logo M na... Tricolor to niemieckie słowo? Nie, to chyba francuskie. Tak czy owak, trójkolorowe logo M na pasach bezpieczeństwa. Jest też logo na progu. W standardzie są sportowe fotele. Można je ulepszyć do foteli M Sport, które mają w sobie liczne wcięcia. Choć te są naprawdę wygodne. To jedyne ulepszenia w M340i. No i wskaźniki mają logo M. Trójkolorowy motyw i specjalny dziwny design. Wiecie co? Bawiąc się tym, trochę poprzestawiałem i nie zauważyłem, że wrzuciłem bieg. To było ciekawe. Ale przejdę dalej, udając, że nic się nie stało. Mamy zatem delikatnie odmieniony licznik obrotów i prędkościomierz. I tyle. W porządku? Wyglądasz na zmartwionego. Nie wyszło za dobrze, co? Przejdźmy dalej. Z tyłu M340i, tak jak w normalnej trójce, ma wystarczająco dużo wolnego miejsca, chociaż dostaliśmy tu sportowe akcesoria, jak z przodu, takie jak sportowe fotele i trzykolorowe barwy M na pasach. To wszystko, co musicie wiedzieć. Pojemność bagażnika w M340i również nie została zmieniona względem normalnej trójki. 480 litrów i jest dość praktyczny. Jednakże jeśli zależy Wam na sportowym aucie z bardziej użyteczną klapą z hatchbacka z innej marki, sprawdźcie Audi RS Q3, bo kosztuje mniej więcej tyle co to. To dobry model, naprawdę. To typowy model trójki, jeśli nie weźmiemy pod uwagę M3, jednak nie ma podparcia dla lędźwi w standardzie. Tutaj jest, ale to dodatek za 1000 zł. I żeby było gorzej, jeśli chcecie adaptacyjny tempomat, na którym osobiście by mi zależało, jakbym miał kupić to auto, musicie zapłacić za technologiczny pakiet, który kosztuje 15 tysięcy. Oficjalna waga BMW M340i wynosi 1725 kg, czyli o 55 więcej od wersji początkowej. Zapytaliśmy BMW dlaczego. Właściwie to zapytał o to tamten gość. Co powiedzieli? Nie podali powodu. Cudownie. To wykończenie z włókna węglowego wygląda fajnie, ale jest bardzo błyszczące i dlatego też bardzo odbija światło. Więc w czasie jazdy odbija się w nim wszystko, co ominęliście. A to może okazać się dość rozpraszające.
Wszyscy wiemy, że Toyota używa 3-litrowej szóstki z tego modelu BMW w swojej Suprze i sprawili, że o wiele fajniej się nią jeździ przez zamontowanie manualnej skrzyni biegów. Niestety, tego BMW w manualu nie da się kupić. A szkoda. Mam jednak rozwiązanie. Kładziecie tutaj butelkę wody i możecie udawać, że zmieniacie biegi. Właściwie takie coś odwzorowuje zmianę biegów lepiej niż większość manualnych BMW. W pierwszej wersji BMW M340i w celu wyłączenia kontroli trakcji trzeba było wcisnąć ten guzik. Raz by włączyć Sport Traction, a gdy naciśniecie i przytrzymacie, całkowicie się wyłączy. Ale to już tak nie działa, bo z jakiegoś powodu BMW dodało dodatkowy krok. Trzeba wcisnąć ten guzik, aby przywołać menu trakcji. Potem skorzystać z iDrive, by wybrać, jaki tryb chcecie. A jeśli jedziecie szybko lub jesteście po prostu na torze i chcecie wyłączyć kontrolę trakcji na danym zakręcie, spędzicie nad tą czynnością dłużej, niż byście chcieli. Ale nie wszystko jest takie złe, a to 5 fajnych rzeczy o tym aucie. I muszę przyznać, że możliwość całkowitego wyłączenia kontroli trakcji, aby podriftować, jest czymś dobrym. A ze względu na to, że mamy tu napęd na 4 koła, który może skupić się jednak na tylnych kołach, to naprawdę można tu driftować. To auto ma w standardzie sportowy wydech i dobrą wiadomością jest to, że nie ma soft limitera, więc możecie dobić do pełnych obrotów, nie ruszając się z miejsca. Patrzcie. Cudowne 6 cylindrów. Zauważyłem pewną rzecz, patrzcie. Nie wrzuca automatycznie biegu. I to naprawdę dobrze. Niektóre sportowe modele same to robią. Ten tego nie robi. Oprócz trybów Sport i Sport Plus możecie sami skonfigurować wszystko jak chcecie. Najważniejsze jest to, że można zmodyfikować sztywność amortyzatorów, zatem w UK na dziurawych drogach chciałbym wszystko w trybie Sport, oprócz zawieszenia, które wolałbym w trybie Comfort, żeby lepiej radzić sobie z nierównościami. Jest tu procedura startu. I tak jest też napisane na desce. W przeciwieństwie do... gdzie nie dostajemy informacji o tym, bo nigdzie nie jest to napisane. Patrzcie. Procedura startu aktywna. Ale nie ruszę tu, bo jesteśmy na trawie. Rzecz w tym, że ten samochód nie musi tylko fajnie się prowadzić, ale musi też sprawdzić się do codziennej jazdy. Przetestuję go na autostradzie, jadę 70 na godzinę w trybie komfort, dodaję gazu. Zmiana biegów jest naprawdę dobra i zwiększamy prędkość od razu. Zwykła jazda jest bardzo relaksująca. Jest tu całkiem cicho. Fotele są wygodne. Nie ma na co narzekać. Ekonomia? Ten model spala prawie 10 litrów. Biorąc pod uwagę jego wydajność, to nie jest zły wynik. Sprawdzi się w czasie jazdy po mieście. Automatyczna skrzynia dobrze radzi sobie z biegami, hamulce są całkiem niezłe, w ogóle nie są oporne. Co więcej, zawieszenie, pomimo tego, że jest w sportowym ustawieniu, dobrze radzi sobie z nierównościami. Zbytnio ich nie czuć. Sprawdzi się dosłownie do wszystkiego. Wiecie, gdybym nie pracował jako dziennikarz motoryzacyjny, który cały czas przeskakuje z auta do auta i mógłbym pozwolić sobie na zakup tego typu wydajnych aut do codziennego użytku, sprawiłby sobie takiego. Dawno, dawno temu byłem księgowym i jeżeli dalej bym nim był, wyobrażam sobie, że moim rodzinnym samochodem byłoby BMW M340i. Jaki jest mój finałowy werdykt o nowym BMW M340i? Powinniście go unikać, dodać do listy, rozważyć, czy kupić od razu. Myślę, że powinniście kupić to BMW od razu. Tak samo jak sznycla wiedeńskiego, bo to doskonały wybór. Chociaż ja wybrałbym kombi zamiast sedana. Ale werdykt byłby ten sam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać, co Wy myślicie o tym samochodzie. Napiszcie swoje opinie w komentarzach. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów, kliknijcie któreś z tych okienek. A klikając to kółeczko, przenosicie się na nasz kanał. Tam czekają na Was, jak zawsze, wszystkie filmy, które dla Was do tej pory nagraliśmy. Dzięki.